Proszę o zabranie głosu burmistrza gminy miasta Nisko, pana Waldemara Ślusarczyka. Szanowni Państwo, nie sposób stanąć tu na scenie w tak uroczystym dniu bez zabrania głosu i bez podziękowania. Ja jestem niezmiernie dumny, niezmiernie szczęśliwy, że mogę tutaj dzisiaj być. Że dzisiaj mogę świętować wraz z takimi zacnymi ludźmi to 30-lecie powstania Niżeńskiego Centrum Kultury w Nisku. To jest dla mnie wielki zaszczyt, patrząc na tą naszą historię, którą dzisiaj w szczegółach pokazali nam moi poprzednicy, publikacja pani Karoliny, pan profesor, wypowiedziane jego słowa pokazują nam dokładnie tą naszą historię. Historia, o której pan poseł dzisiaj również wspomniał. Historia, gdzie nasi przodkowie w latach zaboru mogli kształtować tą naszą polskość, mogli podczas tych zaborów budować, przywracać polskość, budować tą Polskę, pokazywać temu społeczeństwu jakoś uciemiężonemu to, że jednak wszystko nie zginęło, że można i rozpoczynamy działalność. Towarzystwa gimnastyczne Sokół, sokolstwo generalnie na terenach właśnie tutaj Małopolski czy terenach lwowskich zdecydowanie się odrodziło i w dużym tempie przybyło do Niska i z tego jesteśmy niezmiernie dumni, że my dzisiaj możemy to kontynuować. Nie zgadzam się z niektórymi dzisiaj słowami, że my tego nie robimy. My to wręcz pielęgnujemy. Dzisiejsze zespoły, które tutaj się utworzyły w Niżańskim Centrum Kultury, czy to przez te 30 lat, czy wcześniej, one są, one dalej działają, one dalej mówią o polskości. Ta młodzież, która śpiewa, a wokalistów dzisiaj jest co nie bardzo dużo. Ostatnio byliśmy tutaj na scenie zespół pieśni i tańca Racławice. Polskość pielęgnuje, pokazuje. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Teatr Kontynuacja, który przypomina nam różne sceny z naszej narodowości. Szanowni Państwo, tu gniazdo Sokole było i nie zginęło. Ono jest dzisiaj. Gniazda Sokole zaczynają się odradzać w Polsce i myślę, że również tutaj w Nisku to gniazdo również formalnie w jakiś sposób powstanie. Ono duchowo jest i to widać po ludziach, po pracownikach, którzy tutaj są, którzy żyją tą kulturą, pielęgnowaniem kultury polskiej i za to wszystko dzisiaj właśnie chcemy im podziękować. Chcemy im podziękować. Nam, włodarzom, moim poprzednikom, to trzeba powiedzieć też wielkie dziękuję, gdyż nie tak jak jeden z radnych mówił, że tutaj każdy jest kierownik. To nie, szanowni Państwo. Dzisiaj włodarze, począwszy od pana Józefa Bisa, poprzez panią Bronisławę Barć, poprzez Tadeusza Peszka, poprzez Mariusza Kowalika, poprzez pana Juliana Ozimka. No ja staram się tak lekko kontynuować, ale to oni podejmowali decyzję, żeby właśnie
tutaj ta historia Polski, ta polskość była, odradzała się i istniała. To jest bardzo ważne. I nie czekamy na mannę z nieba. My dzisiaj podejmujemy decyzje, które zdecydowanie, szanowni państwo, pokazują, że w naszych zasobach finansowych mamy wystarczającą ilość środków, aby odbudować to, co jest piękne w Nisku. I przykładem jest chociażby ten niżański nasz budynek, gniazdo niżańskie. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół budowało z środków składkowych ten budynek. My ten budynek odnowiliśmy, pokazaliśmy, że można. I wierzcie mi, w większości, i to mówiłem przy otwarciu, w większości ten budynek był sfinansowany ze środków gminy i miasta Nisko, czyli ze środków również mieszkańców gminy i miasta Nisko. 2 miliony jakieś na 6800 było dofinansowanie. Czyli możemy i wcale się nie poddajemy. Szanowni państwo, to co tu się robi, to co przeszło przez te 30 lat, to co się wydarzyło, a przede wszystkim są tu bardzo ważne osoby. Z takich danych statystycznych co najmniej 180 pracowników tutaj się przewinęło przez te mury, tworząc tą kulturę polską, nie mówiąc o instruktorach, o osobach współpracujących, o dyrektorach szkół. To wszystko to, co się robi i robiło tu przez 30 lat, a ja powiem nawet od 1903 roku, kiedy właśnie pierwsze gniazdo Sokole tu zafunkcjonowało, kiedy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zaczęło swoją działalność, się kontynuuje, pielęgnuje i rozwija. To, co mówiłem, 1903 rok, to nie rok tylko, gdzie powstały grupy, które fizycznie ćwiczyły. Tu powstały również grupy, które śpiewały. To również grupy teatralne i taneczne. Dzisiaj możemy powiedzieć i datowo w tej publikacji Sokolstwo Niżańskie, mamy dokładnie i namacalnie pokazane te lata i pokazane również są fotografie, które tutaj, no świetnie to pani Karolina zamieściła, 31 rok, jasełka polskie zaprezentowane na tej scenie, 35 dziady, czy dalej moralność pani Dulskiej. To wszystko się tu działo i się dzieje. I dzisiaj jest Marek Urban, szef naszego teatru, kontynuacja. I Marek dzisiaj wraz z tą grupą artystów, których no tutaj szczątkowo nagrodziliśmy, pokazaliśmy, pan dyrektor pokazał, jest grupa bardzo duża młodych ludzi. I dzięki Marek, bo ty ich tak inspirujesz, ty im pokazujesz również to, co jest bardzo ważne. I te sztuki teatralne, te premiery przyciągają mnóstwo osób tutaj do naszego Niżańskiego Centrum Kultury. To jest właśnie integrowanie, to jest mówienie, to jest działanie. I za to wszystko dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze, czy pan jest gdzieś tu w pobliżu, na pana ręce. Jest, pan dyrektor. Panie dyrektorze, na pana ręce ten piękny bukiet dla pracowników i takie delikatne podziękowanie w formie graweru. Proszę przyjąć, proszę przyjąć. No, życząc nam wszystkim, myślę, że te życzenia powinny być dla nas wszystkich takiej weny twórczej, patriotycznej, oczywiście. Ona musi być również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.